Mateusz 10, rozdział, werset od 37 do 42. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Ta Ewangelia na pewno jest bardzo radykalna, wysłuchamy w pierwszym momencie. Wydaje się, że jest w niej wiele takich paradoksów, że Jezus przeciwstawia jakieś miłości. Miłość do rodziców, miłość do dzieci, miłość do siebie. I na samym początku pamiętamy, że są to słowa, które Jezus kieruje do apostołów, których wcześniej wybrał. To są cały czas wskazówki i nauka Jezusa odnośnie tego, jak mają żyć, jak mają czynić, gdy pójdą na świat głosić Ewangelię. I z tego fragmentu ta najważniejsza lekcja to jest ta najprostsza, że Jezus musi być na pierwszym miejscu. Miłość do Jezusa jest pierwsza, przed rodziną, przed najbliższymi. Miłość do Boga. To jest pierwsze podstawowe, że przed Jezusem dla ucznia Jego nikt nie może być wcześniej. I to taka miłość musi być bardzo konkretna, bardzo wymagająca. Ale też miłość do Boga to nie jest miłość, która wyklucza miłość do drugiego człowieka. To, co będzie ważne w tej Ewangelii, to jest to, że kochając Boga, tak naprawdę dopiero kochamy drugiego człowieka. Tego chce też Pan Jezus dzisiaj apostołów nauczyć i każdego z nas, że ta miłość do Niego jest konieczna, żebyśmy mieli w sobie wystarczająco miłości do drugiego człowieka. I to jest taka pierwsza rzecz, którą proponuję, abyśmy odkrywali dzisiaj na tej modlitwie. To nie jest prawda, która jest podana z zewnątrz. Do tego każdy z nas musi być przekonany i musi dojść sam na modlitwie. I spróbujcie dzisiaj, modląc się, zobaczyć, czy faktycznie jesteście do tego przekonani, że kochając Boga, tak naprawdę kocham mocniej drugiego człowieka. Bardzo często skupiamy się na tym, żeby kochać innych. Wiele rzeczy robimy, żeby kochać drugiego człowieka, naszych najbliższych. Trochę zapominając, że ta zdolność miłości drugiego człowieka, ona najpierw wypływa z naszej umiejętności kochania Boga. Jeżeli nie kochamy Boga, źródła miłości, to nasza miłość do drugiego człowieka nie będzie prawdziwa. Na pewno w tej Ewangelii Jezus nie każe wybierać między Bogiem a człowiekiem. To nie jest Ewangelia, która każe wybierać. Chociaż gdy jej słuchamy, to tak się wydaje. Jezus mówi, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Ale żeby
prawdziwie kochać swoich najbliższych, najpierw potrzebujemy odkryć miłość do Boga. Dlatego też to przemyślcie sobie, przemódlcie, czy faktycznie też tak tę Ewangelię odkrywacie, że to nie jest Ewangelia, która zmusza do wybierania między jedną a drugą miłością. Boga kochamy dlatego, żeby kochać bardziej drugiego człowieka. Jeżeli będziemy mieli właściwie kochać Boga, będziemy też mieli mieć prawdziwą, szczerą miłość do drugiego człowieka. Dlatego tak bardzo Jezusowi zależy, żeby dla apostołów nikt i nic nie było ważniejsze niż On. Bo tylko od Niego są w stanie nauczyć się kochać tych ludzi, do których On ich posyła. Dalej Jezus mówi o tym braniu swojego krzyża i chodzeniu za sobą. Tak naprawdę już sama taka miłość do Jezusa, taka bezwarunkowa, jest jakąś formą krzyża i cierpienia. Ale cierpienia w takim znaczeniu pokonywania siebie i takiego krzyża związanego z umiejętnością bycia we wspólnocie z drugim człowiekiem. Znowu ta Ewangelia nie przeciwstawia sobie nic. Tu nie ma albo miłość do Boga, albo miłość do człowieka. I tak samo jest tutaj z tym niesieniem krzyża, że miłość do Boga będzie wymagała pokonywania siebie, wybierania ciągle Boga, stawiania Go na pierwszym miejscu. Sami możecie zobaczyć tę sytuację w swoim życiu, kiedy widzicie, że Bóg nie jest na pierwszym miejscu. Często na skutek lęku, strachu, innych różnych powodów my nie stawiamy Boga na pierwszym miejscu. Bardzo często wydaje się, że coś innego, ktoś inny jest ważniejszy w tym momencie. I znowu to wybieranie Pana Boga to jest jakaś forma naszego krzyża, o którym Jezus mówi. Bo zobaczcie, Jezus mówi o tym krzyżu w kontekście tej miłości do siebie. Dzisiaj może my tę rzeczywistość, czy co jest moim krzyżem, spłaszczyliśmy, myśląc, że krzyż to tylko choroba, że krzyż to tylko samotność, że krzyż to tylko problemy w pracy i tak dalej. Jezus pokazuje, że to największe pokonywanie siebie dokonuje się w wybieraniu, kogo mam kochać. Kto jest dla mnie najważniejszy? Co jest dla mnie najważniejsze? I dalej mamy, skoro Jezus mówi o miłości do siebie, mówi też o miłości do drugiego człowieka. I tu jest znowu całe doświadczenie naszego cierpienia związanego z byciem z drugim człowiekiem we wspólnocie. Czy to małżeństwo, czy rodzina, czy jakakolwiek inna wspólnota, w której jesteśmy. I znowu to jest jakieś pokonywanie siebie. Ktoś miał wątpliwości, to trzeba popatrzeć na krzyż Pana Jezusa. Czyli to też może być jedna z myśli do tej naszej modlitwy. Co my dzisiaj tak naprawdę traktujemy jako krzyż? Proszę pamiętać, że krzyż, tak jak w przypadku Jezusa, to jest coś, co jest świadomie przez nas wybrane. Pan Jezus krzyż po ręce wyciągnął.
przyjął na swoje ramiona. To jest taka rzeczywistość, co do której wiem, że będzie trudno, ciężko, ale ją świadomie wybieram. Tak samo jak wiemy, że będzie trudno w tej relacji, będzie ciężko, ale świadomie to wybieram, bo chcę to odbudować, chcę to zmienić. To jest, będzie jakaś forma naszego krzyża. Niekoniecznie musi być coś, co mi życie przyniosło akurat. Los. Gdzie nie mieliśmy na to wpływu. Pewnie są takie krzyże też. Ale dzisiaj tutaj Jezus zwraca uwagę na coś jeszcze głębiej. Coś innego. Bo zaraz mówi o tym krzyżu, gdy wzywa do miłości siebie wyłącznej. Bo mówi, kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto traci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Tracić życie z powodu Jezusa, to znaczy tracić siebie przy uczeniu się miłości. Bo Jezus stracił życie, kochając drugiego człowieka. Pytanie jest, czy ja dzisiaj umiem tak tracić życie? Owszem, tracimy życie, pracujemy, poświęcamy się dla tych bliskich, ganiamy gdzieś tam ciągle. Wydaje się, że wiele robimy. Ale jest pytanie, czy umiemy tracić życie, żeby bardziej kochać? I to już jest trudniej. I to jest właśnie tracenie życia z powodu Jezusa. Tak jak On to zrobił na krzyżu. Jezus nie tracił życia, żeby się komuś lepiej żyło. Żeby ktoś był zdrowszy. Ale Jezus tracił, żeby ktoś się czuł kochany. Nie ma innego powodu utraty życia przez Jezusa. To jest to przyznanie tego wyjątkowego miejsca Jezusowi w moim życiu. I teraz na ile przyjmiemy to, o czym mówi nam ta Ewangelia, tyle otrzymamy z powrotem. To są te obrazy, gdzie Jezus mówi o tym, kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma, kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Czyli ile dajemy siebie, ile my tracimy w miłości do drugiego człowieka, tyle otrzymamy z powrotem. Tyle otrzymamy w zamian. Jeżeli ja się nauczę kochać na dystans, inni też będą nas kochali na dystans. Znowu, jeżeli daję ja prawdziwą miłość otrzymam. Znowu tutaj można sobie postawić pytanie, czy ja czasami nie daję się oszukać czyjąś miłością? Czy ktoś nas nie zwodzi swoim nauczaniem? To cały czas tu się też pojawia ten obraz prorockiego nauczania. Prorockie nauczanie to jest przede wszystkim nauczanie prawdziwe, płynące od Boga. Czyli w kontekście tej całej Ewangelii chodzi o ukazanie miłości,
tej prawdziwej, taką, jaką pokazał nam Jezus. Tylko jest pytanie, czy my umiemy tak prawdziwie kochać jak Jezus? Czy to trochę taka miłość po naszemu? Prorok bez względu na konsekwencje głosi tak, jak usłyszał od Boga. Według tej Ewangelii, bez względu na konsekwencje, kocham tak, jak uczy Jezus. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. I ostatnia rzecz w kontekście, czy nie zadowalam się dzisiaj byle jaką miłością drugiego człowieka. My czasami dajemy się oszukać innym. Że ktoś nas kocha, że komuś zależy na nas. Przez to, że nam ktoś bardziej pobłaża, mniej od nas wymaga. I wtedy sobie mówimy, on mnie kocha. Czy my się nie dajemy oszukać na taką miłość? Miłość Jezusowa to jest prawda i to jest stracenie siebie. Zobaczcie, wokół jakich ludzi najłatwiej jest wam dzisiaj. Czy tych, którzy kochają was prawdziwie i nie boją się od was wymagać, mówić prawdę? Czy gdzieś tam dajemy się oszukać? Taką łatwą miłością, bo wtedy nam jest łatwiej, bo nikt nie oczekuje, nikt nie wymaga. Nie wymaga to ode mnie wysiłku. Prawdziwa miłość zawsze kosztuje. Jeżeli kochanie drugiego człowieka mnie nic nie kosztuje, to przemyślcie, czy to jest faktycznie prawdziwa miłość. Czyli takie pytanie o prawdziwość mojej miłości, takiej miłości wymagającej, nie pobłażającej. Czasami z tego lęku, z tego strachu przed utratą kogoś, wolimy pobłażać, przytakiwać niż wymagać. Jezus dzisiaj apostołom nie pobłaża. On mówi: chcesz iść za mną, musisz wziąć krzyż i tracić swoje życie. To nie będzie kolorowo, ale wtedy będzie prawdziwie. To będzie prawdziwa miłość. Zobaczcie, spróbujcie zobaczyć w swoim życiu takie sytuacje, gdzie bardziej skłonni jesteście tego pobłażania innym. Chociaż widzicie, że to wewnętrznie robicie coś wbrew sobie. Jeszcze mówimy, że to jest moja miłość do Niego. Się wzajemnie kochamy, bo się sobie przytakujemy wzajemnie. Takie pytanie o prawdziwą miłość, taki obraz, jaki Pan Jezus się pokazuje. No, nie będzie to łatwe, ale to też nie musi być już na teraz. Do rozważania. Ale sprawiedliwego przyjmujesz jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzymasz. Uczysz się dawać prawdziwą miłość, to tę prawdziwą miłość otrzymasz. Jeżeli dajemy oszukane, to oszukane dostaniemy. Jeżeli gdzieś tam jeszcze coś innego widzicie w tych obrazach, które Jezus daje nam dzisiaj w Ewangelii, to też za tym idźcie, to co was ruszyło, dotknęło. Aczkolwiek nie jest to prosta mowa i tutaj też wszystkiego od razu się nie da objąć modlitwą, to trzeba tak po trochu, na spokojnie.
przede wszystkim bardzo konkretnie przykładając to do sytuacji swojego życia.